W dzisiejszym odcinku będzie naprawdę bardzo ciekawie i dziwnie. Mój plan jest taki. Kupuję dziewczynę na stronce, a następnie troluję ją dosyć dziwnymi rzeczami. Takimi naprawdę bardzo niezręcznymi. Jak na przykład sikanie do butelki czy coś. Oczywiście nie będę tego robił, mam obok wodę. O, słychać butelkę. To jest jedna z wielu rzeczy, które chcę robić. A uwierzcie mi, że są i gorsze. Pamiętajcie, że kolejne 50 tysięcy lajków pod tym odcinkiem to kolejny odcinek z tej oto serii. Więc wbijajcie. Co to dla was 50 tysięcy? Lol, nie wiem. Twoją drogą, nie wiem, czy widzieliście, ale co to jest? Jakby okej, ja nie mówię, że ten skin jest brzydki. Ten skin jest fajny. Ale kurde, to nie jest Puma. Więc proszę nie mówić na nią Puma. Nie wiem, to może jest jakaś fanka Pumy albo siostra? Nie wiem. Puma nie ma takiego kartoflanego ryjca. Ma mniejsze usta i ma pieprzyk tutaj, więc to nie jest ta sama postać. Swoją drogą chciałem ją kupić, ale niestety nie mogę, ponieważ jak wiecie, co odcinek rozdaję wam prezenty. I gdybym ją kupił, to nie miałbym na wysłanie prezentu. Więc pamiętajcie, jeżeli chcecie dostać od mnie prezent ze sklepu Fortnite, koniecznie musicie subskrybować mój kanał, jeżeli nadal tego nie robicie, zostawić łapkę w górę pod tym filmem oraz napisać w komentarzu swój nick z Fortnite. Co ważniejsze, musicie również wpisać kod HOLM do sklepu. Jak to zawsze mówię, nie ważne, czy on jest napisany z małych czy z dużych liter, po prostu musi być HOLM i będzie dobrze. Więc wpisujemy kodzik HOLM i powodzonka. Chciałem wysłać jednemu widzowi właśnie ten zbierak, ale okazało się, że muszę poczekać jeszcze jeden dzień, żeby mu go wysłać. No, to po prostu w następnym odcinku wyślę dwóm osobom i tyle. Taki właśnie Fortnite jest, że nie można od razu wysyłać, a to jest dosyć uciążliwe. Mamy naszą ofiarę, słuchajcie. Dosyć się ceni z tego, co widzę. 3 dolary za grę? To jest kurde 12 zł ponad. No ale cóż, jedną gierkę zamówimy, jak najbardziej. Dobra logika, mógłbym te pieniądze wydać na naprawdę fajny cel, ale no Holm jest debilem i wydaje pieniądze na, no właśnie, na internetowe dziewczyny, jakkolwiek to brzmi. Uwierzcie mi, nie jestem z tego dumny. No dobra, no, kupujemy. To było szybkie, naprawdę, wbiła tutaj do nas w ciągu, nie wiem, 2 minut? Zazwyczaj trochę dłużej czekam, więc całkiem spoko. Czas się przywitać. Halo? Halo, dzień dobry, jesteś? Cześć. What the fuck? Siemka. Siema, co ci się z głosem stało? Po zmęczona jestem. Ale na stronie miałaś zupełnie inny głos. Ale po prostu, no zmęczyłam się. Nie. Dopiero wstałam i no ciężko będzie. Jak to dopiero wstałaś? Jest godzina 19. No, ale ja poszłam spać o pierwszej. O pierwszej w nocy? No tak. No to spałaś 18 godzin? No tak, tak. Coś mi tu śmierdzi. Nie wiem, jak cokolwiek powiedzieć w tej sytuacji, bo twój głos nie jest normalny i... Ej, jestem naprawdę... Ale ja jestem dziewczyną. Dobra, to nie jest dziewczyna. Ja pierdzielę. Co ja muszę przeżywać w tej serii pierdzielonej? Czy ja trafiłem na chłopa, który się podszywa pod dziewczynę? Nie. Nie. Dlaczego? I cały mój pomysł na odcinek poszedł się pierdzielić. Co dzisiaj robiłaś? To w zasadzie to jadłam obiad i... No nic, tak w zasadzie. Jak jadłaś obiad, tak przed chwilą wstałaś? Coś tu ściemniasz. O! Dobra, typie, było słychać, co ty odpierdzielasz? Dobra, spierdzielaj, kurde. Co spierdzielaj? Co to ty pieprzasz, człowieku? Spierdzielaj, kurde. Dlaczego się podszywasz pod dziewczynę na tej stronie? Bo myślałem, że trochę zarobię, kurde. No i... Nie, wiesz co, jakby ja tej kasy ci nie zostawię, jak ja chcę zwrot. Bo to trochę... No, oszukałeś. Ale nie, zarobiłem, więc sorry, nie oddam. No ale jeszcze nie zarobiłeś, bo jeszcze jakby twój order się nie zakończył. No to może zagrajmy. Ale co, ja, dobra, no ale czy ja chcę z tobą grać? Ja tu chciałem starą dziewczynę jakąś zamówić, a nie typa, który się podszywa pod dziewczynę. Powiedz może, że jeszcze w gaciach masz to co dziewczyny, to by pasowało akurat do ciebie. No mam, kurde. Ty, w ogóle nikt... ja cię co? Kojarzę. Myślałem, że to jest jakaś podróbka. Skąd mnie kojarzysz? Zawsze... No to nie wiem, ja cię kojarzę na pewno. Ale skąd? Na YouTube. No były takie serie na karcie na czasie, jeden versus jeden. What? Nie robiłem nigdy czegoś takiego, nie wiem o czym mówisz. No ja nie wiem, kurde. Jak chcesz, to możemy zagrać jeden versus jeden, zobaczymy. Zobaczymy, kto jest lepszy. Ale czy ja chcę z tobą grać jeden versus jeden? Powiedz mi, naprawdę, stary, zapieprzyłeś mi w tym momencie z PayPala 12 zł ponad. Za to, że w sumie mnie oszukałeś. No trudno ogólnie. No i co trudno? Hajs stary ukradłeś, to jest w sumie oszustwo już w tym momencie, no.
Jakby zgłoszę twoje konto, to na 100% zostanie usunięte, plus kasa no, ale, się zwróci. Ale żeby płacić za kupowanie dziewczyny, to co to jest? Content! No content, ale to jest... Stary, słuchaj. Ja sobie chciałem nagrać odcinek, chciałem sobie tutaj dziewczynę kupić, fajnie wszystko, miałem plan i tak dalej. Wchodzę ci do lobby, w sumie ty wlazłeś mi, bo ja cię zaprosiłem. I kurde, co się okazuje? Jakiś kastrat! No cóż, ja nic nie poradzę, zapłaciłeś. Trudno. Ale jeszcze mogę to cofnąć. Dobra. Inna propozycja. Idziemy na boksy. Gramy do... Ilu rund chcesz zagrać? Do 10. Powaliło cię? Dobra, do 2. Powaliło cię? No to ja nie wiem, ty wybierz. To gramy do 5 i robimy tak. Jeżeli ja wygram, to odsyłasz mi hajs. Ja cię nie zgłoszę, bo ja ci tam problemów nie będę robił ani nic, ale no tak troszkę... słabo, że tak zrobiłeś. A jeżeli ty wygrasz, to zostawiasz hajs i mogę ci dosłać ewentualnie jeszcze, no nie wiem, tam dwie gierki czy coś, co będziesz chciał. I oczywiście grać nie będziemy, bo jakoś nie mam z tobą ochoty grać więcej. No spoko. Tak? Dobra, no to tryb kreatywny, dawaj gotowość i zaczynamy. Ja jestem w pełni świadom, że ludzie w każdy sposób chcą zarobić, ale żeby tak? Nie, jeszcze hajsem rzuca. No tak nie rzucaj tym hajsem, bo zaraz będziesz oddawał. Jest mapa, wskakujemy. O, jaki ty łapczywy jesteś. Nie, no nie zmieniliśmy drużyny, po cholerę to zaczynasz. Tyś jest mądry, ziomek. Zmieńmy. No musimy teraz do centrum wyjść. Co on odwalił, to ja nie mam pytań. Swoją drogą widzowie, naprawdę przepraszam, bo ja wiem, że wy chcieliście pewnie obejrzeć ten odcinek z jakąś dziewczyną czy coś, ale jakby... To co ja mogę tutaj zrobić? No co ja mogę tutaj zrobić, powiedzcie mi. Kupiłem na stronie dziewczynę. Na obrazkach była dziewczyna. Nagranie był głos dziewczyny. Wszystko było dziewczyny. Imię również. I co? Wbijam do lobby, a to jakiś typ, co kastrata udaje. No what the hell. Dobra, zaczynamy. Gotowy na wpierdziel? No, zobaczymy, kto dostanie wpierdziel. Co? Ale proszę się wyrażać trochę. Szczerze, nie mogę być taki pewny, bo ja w tą grę kozak nie jestem. Nie ukrywajmy, że ja w tą grę jakiś super nie jestem. W sumie ja dobry nawet nie jestem, a nie jestem nic w tą grę. On może być dobry, więc może być trochę z nim problemów, nie oszukujmy się. Okej, więc tutaj troszeczkę full control. Ziomuś, wychodź, co? O, 27 ktoś dostał. Ktoś 27 dostał, my dude. O kurde, ale mi walnął, ej! Ty, on wygra ze mną, co jest? Ale macie słabego tego youtubera, Jupitera. Słaby ten Jupiter wasz, powiem wam. Gdzie on jest? Ty, skitrał się ziomek. Ej, ja mam leczenie, no tak, dobra, spoko. W sumie mam leczenie, to jeszcze nie ma tragedii. Kompletnie o tym leczeniu zapomniałem i to mi troszeczkę przeszkodziło. Nie wiem, gdzie on jest. Chciałbym wiedzieć. Nie mam pojęcia, gdzie on jest, naprawdę. On też chyba za bardzo nie wie, gdzie ja jestem, ale to dobrze. Okej, znalazł mnie. Kurde, dostałem! Lepszy jest! No kurde! Czas przegrać, słuchajcie. Czas to przegrać, niestety. O, ale buła! Damn! Taki jesteś, kurde! Co tam, ziomek? Ale łatwo z sobą, nie naprawdę. Dostałeś taką bombę. Łatwo z tobą. Dobra, 1-0. A to kto tu zginął? No nie ja raczej. Już? Buldupki? Ta, buldupki. Zaraz zobaczymy, kto będzie miał buldupy. A może powinienem do ciebie mówić per pani, a nie per pan, bo tak troszeczkę, no... Nie oszukujmy się, za dziewczynę się podajesz. Trochę to dziwne, ale to oczywiście... Dobra, zamknij się, kurde. Koleś ma perfidnie nerwa, słuchajcie. To jest najlepsze, że koleś już się denerwuje, więc spoko. Okej, sam się zabudowałem schodami, tak miało być, jakby... No tak, oczywiście, że tak. Nic się nie dzieje z przypadku, pamiętajcie. Ale tą bułę, co przed chwilą sprzedałem, była naprawdę dobra swoją drogą. Tutaj jest. Dostał dwa razy, bardzo dobrze, dobra. Nie wiem, ale szczerze, nie jest ten koleś jakiś chyba bardzo zły. Poprzednią rundę, no nie oszukujmy się, trochę na farcie wygrałem. Gdyby nie ta buła, która wlazła, to mogło być cienko. Co on odwala w ogóle? Niesamowite, 92, nice, koleś dostał 92. Odwala jakieś dzikie pląsy, powiem wam, ale to nic, jakby... O, leczysz się, ta? O kurde, teraz ja się muszę leczyć, to jest najgorsze. Dobra. No dobra, trochę po mnie chyba, co? Trochę chyba po mnie. Dobra, w sumie nie ma tragedii. Uciekł. Nie wiem, czemu uciekł. Daje mi się leczyć. Mi pasuje. O kurde. Ale wścibsko mi zajrzał. Okej, widzę go. Biegnie. Biegnie agent Pepe Pandziobak. Tutaj jesteś. Boom, 55, 2-0. Człowieku, przecież ja się nawet nie muszę starać, żeby z tobą wygrać. Dobra, jeszcze zostały 3 rundy. Ja się nie muszę starać nawet, słuchaj. Nie muszę się starać. Jesteś za łatwy i jeszcze sprzedajesz się na stronie. Tak, ty jesteś słabszy, kurde. Ale masz punchline'y dobre, powiem ci. Aż mi się przykro zrobiło. Nie wiem, co on gada. O, biegnie bohater. Patrzcie, co robi. O, zaboksowany. Co? Co tam, ziomuś? O nie, dostał z M-ki!
Ej, to miało być ten! Kurde, co ja zrobiłem? To miało być pom... Aha, bo ja nie mam przestawionego. Shit, to mi trochę przegrało. 40! 70! 70 by the way, 3-0. Człowieku, 3... 3 do 0. 3 do 0. Easy. Nie zesraj się. Przypominam, no, ty się nie zesraj, bo ty tutaj masz jakiś tutaj mały ból dupy, słuchaj stary. Ja ci tylko przypomnę, że odsyłasz hajs jak przegrasz. Nie odsyła, jakby co od razu mówię. Jakby nie zapomnę. Wydaje się być jakiś taki denerwujący ten typ, tak się tylko z nim drocze, wiecie o co chodzi. Nie będę go przecież mu tam zabierał, tych jego 12 zł zarobionych. Nieuczciwie co prawda, ale zarobionych. I... Boom! O nie, znowu zemki mu strzeliłem. Ale lipa. Jezus Maria, co tu się stało w tym momencie? Co tu się stało? Co tam się za szajs odwalił, to nawet nie wiem. Papież chyba nie wie. Poważnie. No, walce tutaj, walce w ścianę. Oczywiście, że tak. Oczywiście, elegancko. Ej, dobra, on jest jakiś napalony na tą ścianę. Dobra, przestał. To ja uciekam. Ja uciekam. O kurde. Ej, nie, matcy tu się kończą. What? Stuwa. I martwy. No kurde. 4 do 0. 4 do 0. Ej, szczerze? Myślałem, że wygrasz ze mną. Na samym początku. Ale w tak coś nie idzie. Dobra, nie popełnijmy dobra, tego... Kurde, zamknij się, bo mnie wnerwia. Mi. Nie narób w gacie tylko przypadkiem. Jezus Maria. Nie popełnijmy tego samego błędu i po prostu przełóżmy sobie bronię. Bo przed chwilą tych broni nie... Błoni. Przed chwilą tych broni nie miałem przełożonych i to mi w sumie przegrało. Czy przegrało? Wygrało i tak, ale... No prawie przegrałem przez to, bo sami widzieliście na początku. O kurde, on tu jest! Dobra, bijemy się z tobą, ziomuś. 180. 5 do 0, by the way. Wiesz tak, co? Jesteś słaby. Tak, jestem słaby, masz rację. Wygrałem z tobą 5 do 0, jestem słaby. Ale będę dla ciebie miły i teraz masz ostatnią szansę. Jeżeli teraz wygrasz, wygrywasz całość. Całość, czyli będzie 6 do 5. Jeżeli teraz wygrasz, ale nie wygrasz, bo jesteś no... No, nie będę mówił. Dobra, dam mu taką szansę, bo mi naprawdę nie zależy na tych 12 zł. A ciekaw jestem jego reakcji, jak bardzo by się podjarał, gdyby wygrał. To jest swoją drogą bardzo, bardzo ciekawe. Co on robi? Kurde, to nie jest głupie to, co on teraz robi, powiem szczerze. O, ile on dostał? 20 z pompy? 20 z pompy? What? Jakie okienko? Co to za okno życia? Co ty za okno zrobiłeś, człowieku? Halo, proszę rozmawiać, nie musisz się tak pocić, no. Ja z tobą tutaj cały czas rozmawiam, a... Dobra, zamknij się. A ba. Co, tak ci zależy na 12 zł nieuczciwie zarobionych? Tak, zależy. No to jak mu zależy, to mu zostawię i tak, ale no coś tutaj mu za bardzo przyszłości szczerze nie wróżę. Ej, nie wiem, o kurde, co ja robię. Nie wiem, jak można ze mną przegrać, naprawdę, ja jestem w tą grę okropny. Ty, on polecał mi słuchawki kupić, wiesz? Kurde. On może nie jest zły w budowaniu, ani wejmie, ale jest bardzo słaby ogólnie. Co ty robisz? Kurde. Co ty robisz, powiedz mi? Już, stop, już się nie bijemy, koniec, przegrałeś, ziomek. I tak dostałeś rundę więcej, już się dobra, nie bijemy. Chodzę, bo kurde, nie można z takimi jak ty grać. Z jakimi? Lepszymi? Nie, z gorszymi, kurde, i pajacami. A to ty udajesz dziewczynę, by the way, ziomuś. Dobra, zamknij się. Mi. No, to miłego życzę. Swoją drogą nie będę ci zabierał 12 zł, ale proszę cię, nie podtrzymaj się pod dziewczynę na stronie, okej? Okay? Idź. Jeżeli zobaczę, stary, będę cię obserwował, bo na tej stronie jest coś takiego, że widać na twoim profilu, czy z kimś grałeś i czy ktoś ci zapłacił. Jeżeli zobaczę, że ktoś ci zapłacił, zgłaszam twoje konto, okej? Okay? Dobra, idź sobie, ziomuś, bo kurde... Ale ty też możesz wyjść swoją drogą. Mi to bardzo miło jest, rozwaliłem cię 6 do 0. To ty się denerwuję. O, wyszedł. Ja pierdzielę. Ale patrzcie, ze znajomych mnie nie usunął. Wróćmy do niego. Halo, co uciekasz? A co ty mi tu bijasz, kurde? Masz pod czekalnię otwartą, no to sobie wlazłem, a ty uciekasz jak, no nie powiem kto. Dostałeś? Dobra, spadaj. O, wróciłeś. Misklik to był. A. Jaki był zły. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, na dzisiaj to by było tyle. To był najdziwniejszy odcinek, jeżeli chodzi o nagranie. Nie będę oszukiwał, że dosyć mnie to zaskoczyło, że kupując dziewczynę był chłop, który na początku próbował udawać dziewczynę, a potem dostał 6-0 w dupę. No tak. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, 50 tysięcy lajków pod tym i lecimy dalej. Naprawdę mam bardzo fajny pomysł na tę serię, więc wbijajcie. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.